Żywa nadzieja. Nauczanie domowe. 28 lutego. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział 1, wersety od 3 do 9. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu, przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa, na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy choć nie widzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały, wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz. Piotr mówi o działaniu Boga. Wyraża to stwierdzeniem odrodził nas. Można też to przetłumaczyć na nowo nas Bóg zrodził. Do czego nas zrodził? Zrodził nas do nowej rzeczywistości. I nie jest to tylko informacja. To jest fakt, który uczynił Bóg. Nastąpiła zmiana wewnątrz człowieka, wewnątrz egzystencji przez jedno wydarzenie, przez zmartwychwstanie Chrystusa. I czasami trzeba by to powiedzieć, nie doceniamy tego, o czym mówi Piotr. Piotr mówi o skutkach zmartwychwstania, bo stwierdza, że to działanie Boga, to odrodzenie właśnie nastąpiło poprzez powstanie z martwych. Chodzi zatem o zmianę wewnątrz, o istotny duchowy skutek trwający do dziś, od momentu zmartwychwstania Chrystusa. I kiedy przyjrzymy się właściwie nawet całemu listowi świętego Piotra, okaże się, że to jest perspektywa człowieka zmartwychwstania. To jest perspektywa człowieka wierzącego, którego rys zasadniczy to właśnie doświadczenie zmartwychwstania Chrystusa. I to jest rys Piotra. I tak jak Paweł jest teologiem krzyża, tak Piotr jest teologiem zmartwychwstania. I widzimy, że te myśli pojawiają się właśnie w nauczaniu, potem w patrzeniu też na wiarę, na Eucharystię, na wspólnotę Kościoła. U Piotra odnajdujemy ten rys we wszystkich elementach. I dlatego powinniśmy częściej jeszcze sięgać do pism piotrowych. Częściej powinniśmy myśleć i mówić o zmartwychwstaniu. Co się wydarzyło? Piotr pokazuje, że zostaliśmy urodzeni do tego, żeby przejąć dziedzictwo. Do tej pory niebo było zamknięte. Nikt nie mógł przed obecnością Chrystusa na ziemi wejść do Królestwa Niebieskiego. A teraz otrzymujemy bilet wstępu. Otrzymujemy zrodzenie do tego, aby osiągnąć coś. Co to jest? To jest dziedzictwo. Zatem jakaś rzeczywistość już istniejąca. To nie tak jest, że ja wyprodukuję sobie dopiero niebo. To nie jest tak, że ja dopiero sobie zasłużę na to, żeby w niebie być. Niebo już istnieje i już ktoś wysłużył mi tę możliwość bycia w niebie. I dlatego Piotr mówi o dziedzictwie. Piotr nie mówi o zdobyczy. Piotr nie mówi o tym, że ja sobie zapracuję, że ja zarobię na Królestwo Niebieskie. Ja je odziedziczę, ja je otrzymam, ponieważ ono jest. Zatem, kiedy myślisz o niebie, myśl o czymś wypracowanym wcześniej dla ciebie. Skąd się to wzięło? Ze zmartwychwstania. To zmartwychwstanie obudziło tę możliwość wewnątrz nas,
do zyskania, do przejęcia. Ty jesteś spadkobiercą Chrystusa zmartwychwstałego. I to jest twoje imię. Dziedzic ziemi obiecanej. Druga cecha to jest zachowanie dla nas. Można by to powiedzieć w ten sposób, że nikomu nie zabraknie tej przestrzeni, tego dziedzictwa. To Bóg trzyma dla ciebie. To jest z troską przygotowany prezent. Dla mnie zawsze kojarzy się takie myślenie o tym zmartwychwstałym prezencie z tym ogniskiem, które Jezus rozpalił rankiem i na nim usmażył chleb i ryby dla uczniów. Po zmartwychwstaniu Jezus obdarowuje, daje, ofiaruje. I tak też chce ofiarować tobie. To, co wydarzyło się w zmartwychwstaniu, to jest zachowane dla ciebie. I trzecie określenie – w niebie. Krótko mówiąc, spodziewają się tam ciebie. Tam już jest wszystko przygotowane. To jest twoje docelowe miejsce, niebo. To jest ten kierunek. To jest port, do którego zmierzasz. I dla katolika nie ma innej drogi. Dla kogoś ochrzczonego, wierzącego, nawracającego się, to jest jedyna perspektywa. Nie ma innej. Czy można dziedzictwo zmarnować, utracić? Oczywiście, że tak. Niestety tak. I to byłby największy dramat. Ponieważ wszystko jest gotowe. Ponieważ wszystko jest dla ciebie. Ale chodzi o to, żebyś sięgnął po to i z tego skorzystał. Te trzy cechy, którymi jeszcze opisuje Piotr, że to jest dziedzictwo niezniszczalne. Ono będzie zawsze. Ono jest niepokalane, czyli cudowne. Bez jakichkolwiek braków. I niewiędnące. Ciągła świeżość. I te wszystkie trzy cechy ja mogę przeżywać. Ja już mogę z tego korzystać. Ja już mogę z tego się cieszyć i coraz bardziej się do tego przybliżać. Krok po kroku smakując tego. Poprzez Słowo Boże, poprzez Eucharystię, poprzez modlitwę, poprzez kontakt z Bogiem. To są te smaki zmartwychwstania. Ochroniarzem, mówi święty Piotr, tego skarbu jest twoja wiara. On to wyraża tak, przez wiarę jesteśmy strzeżeni. Wiara w zmartwychwstanie kompletuje elementy układanki w twojej głowie, w twoim sercu, daje tobie dyspozycyjność do odebrania tego prezentu. Pełnia zbawienia gotowa już jest. To Jezus ci załatwił. To jest Jezus ci wysłużył. Masz papiery na to, podpisane krwią pomazańca. Dlatego twoja wiara okazuje się dużo cenniejsza niż myślisz. To jest właśnie podstawa tej żywej nadziei, żyjącej nadziei. Jeśli Jezus żyje, to znaczy, że żyje w tobie nadzieja tego właśnie nieba, tego właśnie życia wiecznego. Niech w tej nadziei błogosławi ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.